Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Kochani, rozpoczynamy nowy dzień, nowy vlog ogrodniczy, na który już teraz serdecznie zapraszam. Oto, kochani, moje kwiatki, które jeszcze tutaj pięknie kwitną za tunelem foliowym. No, po prostu są piękne. Jeszcze nie zmarzły, choć dzisiaj u nas było chyba 2 stopnie w nocy, w dzień około 10 czy 11. Słońce świeci, ale jest bardzo zimno. Powiem Wam, jestem naubierana. No, ale trzeba jeszcze coś porobić tutaj w ogrodzie. Więc zaczynamy, kochani, kolejny vlog ogrodniczy. Dzisiaj już na pewno będziemy zbierać, kochani, arbuza. Zetniemy sobie arbuza i będziemy go potem ważyć i testować, czy jest w środku czerwony, czy nie. To już tego nie przewidzimy. Więc, kochani, zapraszam do oglądania, a zaczynamy. Tutaj od takiej małej skrzyni, którą sobie zrobiłam ostatnio, pomalowałam sobie ją na niebiesko. Jest to taka stara skrzynia, którą już kiedyś miałam w ogrodzie. I tutaj jeszcze, kochani, choć mamy zimno i jesień, posadzę sobie jeszcze szpinak. Szpinak i cebulkę. Cebulkę, mieszankę odmian, które są różne tutaj. Nasionka. Cebulka będzie do wiosny tutaj w tej skrzyni. To ona będzie sobie powoli rosła. Jak będzie zimno, no to przezimuje sobie. No i będzie do wiosny. A szpinak myślę, że jeszcze cały czas będzie można zbierać aż do pierwszych przymrozków. Szpinak bardzo lubimy, więc tutaj sobie zrobię połowę skrzyni szpinaku, a połowę cebulki. Bo nie chcę, żeby ta skrzynia tutaj stała pusta. Tutaj wcześniej, kochani, miałam fasolkę szparagową, ale ona była tak płasko na ziemi, nie w skrzyni rosła. Ale postanowiłam sobie dać tutaj skrzynię. Jednak to jest troszeczkę cieplej. Lepiej się tutaj sadzi. Zaczynamy, kochani, sadzenie. Kochani, wieje dzisiaj tutaj u mnie, choćby normalnie nad morzem. Tutaj mam pole kukurydzy obok i po prostu ta kukurydza tak faluje na wietrze, no i robi taki wielki, wielki szum. Jak po prostu nad morzem. No i zabieram się za sadzenie. Zrobię sobie tutaj otworki pikownikiem, gdzie co kawałeczek posadzę sobie szpinak. Tak dość gęsto. No i tak jak wcześniej mówiłam, do pierwszych przymrozków jeszcze będzie można było zrywać śmiało szpinak. Kto lubi, to sobie może jeszcze, kochani, posadzić. No i cebulka i szpinak posadzone. No i zobaczymy, jak szybko wyrosną. Będziemy czekać i obserwować. A teraz, kochani, zapraszam na przegląd warzyw moich, z mojego ogrodu w październiku. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tu, kochani, moja rabata z bambusami, trawami i lawendą. Lawenda się fajnie przyjęła, nie widać, żeby uschła, więc może do wiosny urośnie. Pełno, kochani, liści. No, niestety jesień i liście opadają. Wszędzie liście opadnięte z różnych drzew owocowych, no jak również z krzaczków. Tak to, kochani, wygląda. Dzisiaj słoneczko świeci, ale jest naprawdę zimno. No i, kochani, zaczynamy od pierwszej skrzyni. Tu mamy marchewkę. Marchewka jest jeszcze mała, więc jeszcze jej nie zbieram. Ona zostanie raczej do wiosny. Przezimuje sobie tutaj w tych skrzyniach. Choć jest naprawdę duża natka, ale w środku jest malutka, więc jeszcze ją trzymamy. Tutaj, powiem Wam, były rzodkiewki posadzone, ale te rzodkiewki niestety są zagłuszone przez tą marchewkę i one już tutaj bardzo nie rosną. Są takie malutkie. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Jest tutaj parę rzodkieweczek. Tutaj, kochani, buraki. Buraki. Buraki czerwone. Te mam troszeczkę później posadzone, a te tutaj z przodu są wcześniej. No i tutaj już buraczki się zawiązują. Są już malutkie korzonki, no ale też jeszcze czekamy, aż urosną większe. Nie będziemy ich na razie zrywać.
Tutaj brzegiem idzie cebulka. To jest taka zwykła cebulka, a tam z tyłu siedmiolatka, którą już powolutku troszkę urywam. Tutaj z końca jeszcze jest pietruszka. Natka pietruszki, którą też obrywam zawsze do zupki. Nie muszę iść do sklepu, tylko po prostu przychodzę sobie tutaj z miseczką. No i obrywam to, co potrzebuję. Pietruszkę, koperek, cebulkę. Tutaj, kochani, moja druga skrzynia. No i teraz już się obawiałam, że jak przyjdę dzisiaj, to po prostu te ogórki będą zmarznięte, bo był naprawdę 2 stopnie w nocy. Bardzo zimno. Ale ogórki dalej są. Ale myślę, że je usunę, bo one już nie mają szans dojrzeć. Przecież za chwilkę będziemy mieli zimno. Październik zleci, no i przyjdzie listopad, więc zamierzam te 4 ogórki krzaczków niestety usunąć. Z ogórkami już się nie będę tutaj bawić, tylko w tunelu foliowym, tam jeszcze mam 2 krzaczki, tam te ogórki zostawię, a te usunę po prostu, no bo nie mają szans już tutaj dojrzewać, bo się robi coraz zimniej. Tutaj, kochani, jeszcze sałata lodowa, sałata rzymska, fajnie sobie rośnie. Ona ma też takie fajne, mięsiste listki, sałata rzymska. Tu jakoś mi marnie rosną buraki liściowe, nie wiem. Wcześniej ja tutaj miałam, to naprawdę fajnie wyrosły, ale było cieplej. Teraz już jest zimniej, no i te buraki jakoś tak wolno rosną. Tam jeszcze kapusta pekińska. 2 główki. Z jednej zamierzam sobie zrobić gołąbki na któryś z obiadów. Zobaczcie, naprawdę główki są piękne, mięsiste, grube. Powiem Wam, to była odmiana. Sprawdzimy. Kapusta pekińska. Forco może się tak mówi, ale jest naprawdę fajna. No, nic ją nie zjadło. Tutaj, kochani, 2 brokuły, które przesadziłam i fajnie się rozwijają, rosną. Zobaczymy. Do pierwszych przymrozków. Tutaj gdzieś jest jeszcze kalafior. Też fajnie. Już jest taki fajny. Ale wiadomo, przyjdą mrozy i będzie po kalafiorze i po brokułach. Tutaj, kochani, moje truskawki i czosnek. Jeszcze możemy śmiało, kochani, w październiku sadzić czosnek, taki zimowy. Jak cebulę właśnie, jak dzisiaj sadziłam. Jeszcze się zastanawiam, czy właśnie czosnku sobie nie posadzę. Tu zobaczcie, kochani, mamy październik, 10 czy 11 i są jeszcze truskaweczki czerwone. One już, wiadomo, nie smakują tak jak w lato, ale są i śmiało można sobie do deserku wykorzystać, czy tak po prostu zjeść. Listki się już przebarwiają na czerwono. Barwy jesienne troszkę wkraczają. Tu, kochani, rabarbar. Tutaj mam... co to było? Chrzan. O, właśnie, chrzan. Chrzan posłuży za rok do ogórków i do przetworów. Super, fajnie wyrósł. Z korzenia. Idziemy, kochani, dalej. Tutaj moja kolejna skrzynia. Skrzynia z większości koperkiem. Tu jest właśnie koperek, który pięknie rośnie, którego sobie co chwilę obrywam też do różnych potraw. Zobaczcie, no, on w lato mi tak nie rosnął, jak teraz. Pięknie. Tutaj jest druga odmiana koperku, tego wysokiego, i też fajnie rośnie. Tutaj szpinak. Szpinak, który też dzisiaj sadziliśmy. Cały czas fajnie rośnie. Choć go obrywam, on cały czas ma nowe listki, wypuszcza. Tymianek już nie jest taki malutki. Tymianek, cebulka drobna. I tutaj mam pietruszkę. Pietruszka też fajnie sobie rośnie. Poczytałam też, że pietruszka, żeby rosła taka korzenna, no to musimy ją właśnie w takie zimne miesiące sadzić. Najlepiej jak najszybciej, na przykład już pod koniec stycznia, jak ziemia oczywiście nie jest zmarzła, lub w lutym, i wtedy ona fajnie sobie rośnie w takim chłodnym czasie, w chłodnych miesiącach. No i też mi się wydaje, że ona właśnie mi
ciepłe miesiące nie wykiełkowała, a już potem, nie wiem kiedy ja ją sadziłam, czy tutaj mam napisane, nie mam daty, ale było to dość późno, nie wiem czy we wrześniu, czy jakoś na koniec sierpnia ją tutaj sadziłam do tej skrzyni i wykiełkowała. Tutaj kochani cebulka, szczypiorek, super rośnie, no i mięta i melisa. Kochani, a teraz idziemy do tunelu foliowego i będziemy, kochani, obrywać arbuza i zobaczymy, jak te muszki w tunelu foliowym. A tu jeszcze Wam pokażę moją kaktusową wysepkę. Kaktusiki nie przemarzły, ale tutaj sobie jeszcze dosadziłam takie malutkie żurawki, one się nazywają, żurawka. I tutaj również widzę, że one słabiutko, nie wiem, czy je właśnie ten zimna noc nie przemarzły. No, zobaczymy, czy się jeszcze podniosą i będą rosły. No i idziemy do tunelu foliowego. No i kochani, zaczniemy sobie tutaj może od doniczek, od góry. Tutaj sałata rzymska, bo teraz już ją poznaję. Wszystko to są sałaty rzymskie. Fajnie wychodzą, czyli jeszcze będziemy się cieszyć długo sałatą. Tutaj, kochani, pierwsza skrzynia. No i tak, co mogę powiedzieć. Tutaj są lawendy. Lawenda sobie rośnie. Nie ma jej za dużo, ale jest. Tutaj mam dwie sadzonki budlei, które już się ukorzeniły. Wypuściły tutaj roślinki, listki. No i sobie rosną w doniczkach. Na razie jeszcze są w tunelu, a później je przeniosę również do domu. Tutaj, kochani, pietruszka naciowa, która tutaj zostanie. Tutaj mam jeszcze plastry. Plastry od muszek. Muszki, powiem Wam, tak różnie. Jeszcze w niektórych miejscach są, widzę je. Ale może też ten taki przymrozek lekki, ochłodzenie też ich tutaj wymrozi trochę i one zginą. Zobaczymy, mam taką nadzieję. Tutaj koperek. Fajnie sobie rośnie. Tutaj buraczki liściowe. Buraczki rosną może nawet i lepiej niż w ogrodzie. Są już takie też fajne, ale wiadomo, jeszcze malutkie. Tutaj por. No i tutaj również są buraki liściowe. Przeważnie są w kolorze żółtym, bo to jest ta mieszanka kolorowa. Przeważnie żółte. A liczyłam jeszcze na pomarańczowy, bo jeszcze jest tam na zdjęciach pomarańczowy kolorek, ale niestety nie wyszedł. Białe, czerwone i żółte. Tutaj, kochani, również por przesadzony. Tutaj wychodzi marchewka, dwa rodzaje marcheweczki. Tutaj miałam rząd cykorii, ale cykoria niestety nie wyszła. Tutaj mam cebulkę siedmiolatkę przeniesioną. Tutaj miałam skrzynię, ale tą skrzynię jedną usunęłam, bo tam miałam dużo tych muszek żerujących. Tej ziemi się pozbyłam razem z tymi muszkami, więc musiałam tą cebulkę tutaj przenieść. Tutaj, kochani, szparagi. Szparagi pięknie rosną. Jestem z nich zadowolona. Super. Wypuszczają coraz to większe choineczki. Za niedługo będę musiała je poprzesadzać, bo ich tutaj jest naprawdę dużo. Tutaj znowu lepy. Papryczka jeszcze cały czas zielona. Nie wiem, czy ona jeszcze dojrzeje, jak już mamy takie zimne noce. Tutaj, kochani, ta najgorsza skrzynia, w której było też najwięcej tych muszek. Ale to za chwilkę. Pokażę Wam ogórki, kochani. Zobaczcie, jaki jest tutaj ogóreczek. Taki ogóreczek. Super, bardzo się cieszę. Ma dużo takich kujących tutaj igiełek. Trzeba uważać. Tam jest jeszcze drugi, taki mniejszy. No i tu jeszcze się zawiązują, ale nie wiem, czy to też jeszcze dojrzeje przy takiej niskiej temperaturze. I tutaj, kochani, ta ziemia. Groszek jeszcze. Groszek rośnie, ale też nie wiem, czy jeszcze zaowocuje. Tutaj ziemia z muszek.
Zabrałam już te podstawki z tą kurkumą, zostawiłam jeszcze lepy i powiem Wam, no muszki zniknęło większość, no większość się nałapało na te lepy, ale jeszcze widzę troszkę tych muszek tutaj w ziemi. Też mam nadzieję, że może przyjdzie jakaś taka temperatura minusowa i troszkę po prostu wyziębi, te muszki wyginą. A jak nie, no to będę musiała jeszcze coś po prostu zrobić z tym. Tutaj jedna cebulka została, którą też raczej stąd przesadzę. No i kochani, przechodzimy na drugą stronę. A tutaj moje rozsady, z których praktycznie nic nie wyszło, z tych drzewek takich z pestkowych, śliwki i brzoskwini, śliwki żółtej, której myślałam, że po prostu pozyskam sobie sadzonki. No niestety, tam mam jednego szparaga. Tutaj jeszcze szparagi wychodzą. Tutaj jeszcze żółte cały czas się zmieniają kolor papryczki. Jeszcze nie są całkiem żółte, całkiem dojrzałe. Jeszcze cały czas czekamy. No i kochani, arbuzik. I dzisiaj już tego arbuzika biorę do domku. Zważę go w domu. No już taki jest troszkę na pół suchy. Choć tam kwiatuszki wypuszcza i by dalej rosnął, owocował. No ale mamy zimno, więc już w takich warunkach raczej nie zawiążą się nowe sadzoneczki, owoce. Więc dzisiaj arbuzika ucinamy i kroimy. Miejmy nadzieję, że będzie czerwony i jeszcze w taki dzień chłodny jak dzisiaj nacieszymy się smakiem czerwonego arbuza. No ale tego nie przewidzimy, kochani. Co będzie w środku? Tutaj sobie potem już usunę te liście. Wszystkie je dam do kompostownika, a arbuzika zbiorę. I teraz, kochani, jeszcze tutaj sadzoneczki. Białe szparagi, jeszcze mi tutaj nic nie kiełkują, ale tutaj jest kapusta pak choi i zobaczcie, wszystkie cztery nasionka wyszły, więc jeszcze się cieszę bardzo, będzie jeszcze kapusta. Nigdy jej jeszcze nie jadłam, to będzie mój pierwszy raz, no jeśli się doczekam, że urośnie, będziemy testować i próbować. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami. Życzę Wam, kochani, miłego dnia, wspaniałego. Dużo słońca przede wszystkim jeszcze. No i zdrówka. Żegnam się z Wami, kochani. Do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa. No i kochani, testujemy arbuzika, którego wyhodowałam w tunelu foliowym. Jest on taki. Jest ciężki, zobaczcie, znowu jest tutaj taki jasny spod spodu, gdzie miał osłonkę. No zobaczymy, czy będzie dojrzały. Nie wiadomo, ale tutaj już miał takie zasychające, więc pomyślałam, że on już będzie dobry. A przed tymi zimnymi nocami postanowiłam już go wziąć do domu. I kochani, ważymy. Dajemy go na wagę, zobaczmy, ile on ma. I arbuzik ma 2 kg i 29 deko. Super, ale jest połowa mniejszy niż tamten poprzedni, który zerwałam, ale nie był w środku dojrzały. Zobaczmy, czy ten będzie dojrzały w środku. Zaraz sobie wezmę talerz i deskę i będziemy go, kochani, przekrajać. No i kochani, kroimy. Jestem ciekawa, jaki jest w środku, czy będzie dojrzały. No, tego nikt nie wie, krojący arbuza. Ja się tutaj niczego nie spodziewam. Nie liczę na to, że będzie czerwony, bo ostatnio był biały w środku. No, ale mamy październik, więc może. Może będzie. Tamtego zbierałam we wrześniu, a ten zobaczymy. Otwieramy, ale pachnie pięknie, arbuzowo. Otwórzmy go. No, przekrój się. Wow! Jest, kochani, czerwony, zobaczcie, widzicie to? Tu akurat mi słońce teraz świeci. Ale jeszcze muszę tutaj przekroić. No, super. No, przekrój się.
Wow. No zobaczcie, ale jest piękny, czerwoniutki. No po prostu. Ale jak jeszcze pachnie. Nie jest może aż tak mocno czerwony, ale jest dojrzały. Arbuzik, kochani, z tunelu foliowego. Nie ze sklepu, tylko właśnie ze swojego ogrodu, z tunelu foliowego. Można wyhodować jak najbardziej, no tylko że ze zbiorami trzeba czekać dość długo. No i skosztujmy go, czy jest dobry. Ale pachnie przepięknie, no jak arbuz. Pestki jeszcze nie są takie mocno czarne. Ukroimy sobie większy kawałeczek i zobaczymy. Jest po prostu słodziuteńki. Pyszny. No po prostu. Ale zapach jest niesamowity. No, tak pachnie arbuzowo. Uwielbiam takie zapachy też. Takie arbuzowe, melonowe. Przepiękne, no kochani, i warto, zobaczcie, warto i bardzo się cieszę, że tym razem arbuz jest dojrzały i czerwony. Może faktycznie on musi tutaj, zobaczcie, być taki zaschnięty i to może świadczy, że on już jest do zerwania. To sobie muszę zapamiętać, że właśnie taki tutaj uschnięty koniuszek świadczy o tym, że on już jest w środku czerwony. Przepyszny, kochani, naprawdę pyszniuteńki, słodziuteńki. Więc arbuzik się udał i bardzo się cieszę.